Trenerze, wynik 5-1 na ciężkim terenie w Kartuzach to na pewno spory sukces drużyny, a w szczególności znakomitej gry w defensywie, bo Kartuzy do tej pory strzelały zawsze więcej w swoich spotkaniach. No tak, wiedzieliśmy, jakie są atuty naszego dzisiejszego przeciwnika. No i dzisiaj ciężką pracą, bo nie można powiedzieć, że coś się udało, po prostu zapracowaliśmy na to zwycięstwo i myślę, że ta praca, jaką wykonaliśmy w obronie, zaprocentowała i wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Widać, że przerwa świąteczna posłużyła, dużo przepracowanych godzin na treningach i mamy efekty w postaci kolejnych 3 punktów i dalszej walki o awans do futsal ekstraklasy. No tak, gdzieś mieliśmy dużo czasu na przygotowanie się do tego trudnego meczu i zrobiliśmy to. Co w takim razie czeka drużynę przed kolejnym spotkaniem? Kolejne spotkanie, nawet nie wiemy, z kim będziemy grać, także, bo jeszcze nie jest rozstrzygnięte, czy Warszawa, czy drużyna z Białegostoku. No ale dalej ciężko pracujemy i jak co roku walczymy o to, by być jak najwyżej w tabeli. Trenerze, stracone 3 punkty na własnym parkiecie, ale z nie byle jakim rywalem, Konstraktem Lubawa. No dzisiaj gra w defensywie rywala posłużyła im i znakomicie was wypunktowali. No na pewno grali dobrze z tyłu. Nie udało nam się w drugiej połowie chyba stworzyć ani jednej sytuacji. No i na pewno im to pomogło. My wycofujemy bramkarza, to był dramat. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Cenna lekcja chyba dla waszej drużyny jako Beniaminka. W poprzedniej rundzie w Lubawie jeszcze nie byliście znani, teraz już rywale krok po kroku wiedzą, jak przeciwko wam grać. Znaczy, ostatnio graliśmy z Lubawą u nich, to myśmy grali słabo pierwszą połowę. Graliśmy u nas, to wydaje mi się, że ta pierwsza połowa była dla nas, mimo że gdzieś tam nie było w bramkach, tego widać, bo było 1-2. No i w drugiej połowie znowu nie wychodzimy i nie mamy pomysłu. Stracone 3 punkty, ale przed wami jeszcze 10 kolejnych spotkań i chyba każde zwycięstwo będzie cenne. No na pewno we wszystkich 10 meczach będziemy walczyć o te 3 punkty. Dzisiaj też chcieliśmy je zdobyć, dlatego gdzieś tam próbowaliśmy z tym wycofanym bramkarzem i... No nie wiem, nie chcę gdzieś tam, muszę najpierw zobaczyć ten mecz, żeby coś cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że przy trzeciej bramce chłop przyjmuje piłkę ręką, strzela nam gola, wszystko jest w porządku, także... Boże, za wami cenna lekcja gry futsal. Konstrakt dzisiaj postawił bardzo wysoko poprzeczkę i nie udało się tym razem zdobyć punktów. Jakie są twoje odczucia po tym spotkaniu? No niestety, 2 bramki straciliśmy z przypadków, w sumie własnych błędów. Później zabrakło szczęścia. No i tyle do powiedzenia mam. Krzysztof, za wami cenne zwycięstwo na ciężkim terenie w Kartuzach, 5-1. Widać, że dobrze w tym okresie przerwy świątecznej przepracowaliście, no i cenne 3 punkty w walce o awans. Tak, zdecydowanie się przygotowaliśmy przez tą przerwę wyłącznie pod Kartuzy. Ten mecz pucharowy też próbowaliśmy wszystkie taktyczne założenia wykonać, żeby to jak najlepiej wyglądało w dniu dzisiejszym. Faktycznie drużyna Kartuz bardzo nieprzyjemny rywal. Na pewno będą zabierać jeszcze w drugiej rundzie. Wydaje mi się, że tyle samo punktów co w pierwszej rundzie. No ale dwukrotnie byliście lepsi od nich. Przed wami kolejne spotkania, nie tylko w lidze, ale w Pucharze Polski. Czujecie presję, aby powtórzyć wynik z zeszłego roku? Na pewno celujemy minimum w pierwszą dwójkę. Jak się uda, jeśli Chojnice pogubią punktów, to na pewno nie odpuścimy do końca sezonu.